Tak, słucham. Tak, witamy pana na antenie. I witamy też się ze słuchaczami. Rozpoczynamy audycję Gość Miesiąca. Jest piątek, godzina no troszeczkę po 20, kilka minut po 20. 30 listopada roku 2012. Witam z Bielska Białej, nazywam się Krzysztof Maczyński, mój pseudonim Bajditer. Jestem dziennikarzem kontestacji, prowadzę tę właśnie audycję comiesięczną, mniej więcej właśnie co miesiąc ona jest. Nazywa się Gość Miesiąca i jest ona audycją Radia Kontestacja, Radia Ludzi Wolnych, promującego wolność i przedsiębiorczość od roku 2009. A naszym gościem dzisiaj, gościem miesiąca listopada, jest prezes partii Unia Polityki Realnej, pan Bartosz Józwiak. Witamy serdecznie. Witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa. Pewnie z dość nietypowego miejsca, jak na wieczór andrzejkowy, albowiem z XII-wiecznego klasztoru krakowskiego, gdzie jestem gościem Stowarzyszenia Katolickiego Dziennikarzy, gdzie dyskutujemy na temat przyszłości Polski, ale tym bardziej bardzo miło mi się z państwem spotkać, usłyszeć. To ja w takim razie przypomnę, że ponieważ audycja jest na żywo, zachęcamy do interakcji we wszelkich formach, jakie tutaj są podczas audycji na żywo szczególnie dostępne, a więc poprzez czat, który jest na chat.kontestacja.com, a więc jeżeli wejdziecie na chat.kontestacja.com, możecie tam czy to ze mną, czy to z innymi słuchaczami, którzy tam są, się porozumiewać, jakieś najciekawsze wypowiedzi czy pytania, które tam padną, zostaną wyłowione i odczytane na antenie. Także możecie dzwonić, podczas całej audycji możecie dzwonić, bo jest ona na żywo, przy użyciu Skype'a lub telefonu. Numer telefonu podam dwukrotnie, później już tylko raz. A więc jest to 222-195-321. Bądź też można to robić zwykle taniej, wychodzi to nawet za darmo, Skype'em. Nazwa jest taka sama jak domena, nazwa użytkownika, mianowicie nazwa użytkownika naszego na Skype'ie to jest kontestacja.com, jest dostępny, możecie go sobie dodać do znajomych i możecie dzwonić i was tutaj bezpośrednio na antenę będziemy odbierać, żebyście coś powiedzieli, zadali być może pytania, porozmawiali z naszym gościem. Zanim jeszcze przejdziemy do, znaczy powiem jeszcze jak może, jaka jest formuła audycji, zadamy pytania przygotowane przeze mnie, prawda, w ramach prowadzenia tej audycji, redakcyjne tak zwane pytania. Pytania przysłane e-mailem, tym razem dwa takie pytania zostały wybrane. Oraz pytania, które no wy zadacie, czy to na czacie, czy to do czego zachęcam szczególnie dzwoniąc bezpośrednio na antenę, też możecie sami pytania jakieś tutaj jeszcze zadać. Pozdrawiam też słuchaczy, którzy nas słuchają później, to znaczy nie w piątek o 20-30 listopada, tylko w innym terminie, ponieważ audycja będzie jak zwykle oczywiście jako podcast też wrzucona wkrótce, będzie można odsłuchać jej późniejszym terminie, kto na przykład nie może w tej chwili. I dla takich ludzi, a także dla tych, którzy słuchają na żywo, jest możliwość komentowania w archiwum, więc zachęcam do udziału w tych komentarzach. I zanim jeszcze rozpoczniemy temat, to chciałbym zrobić coś, czego nie robiłem od pewnego czasu, mianowicie podziękować sponsorom i wymienić ich, a więc ponieważ kontestacja utrzymuje się dzięki dobrowolnym datkom, które wpłacacie, i wpłacając te datki można wybrać, a nawet jest to wskazane, żeby wybrać jedną z możliwych do wyboru audycji, na którą przeznaczacie 50% waszej wpłaty. Tak więc tymi, którzy przeznaczyli 50% wpłaty na audycję Gość Miesiąca od czasu, kiedy ostatnio odczytywałem i dziękowałem na antenie sponsorom, są Kneste, Mateusz, który szczególnie dziękuję za Janusza Korwin-Mikkego i Roberta Gwiazdowskiego, którzy byli we wcześniejszych odcinkach w tym roku, odpowiednio w kwietniu i na przełomie lipca i sierpnia w odcinku specjalnym. Tak więc zachęcam do też sięgnięcia do archiwum i posłuchania starszych odcinków, bo tam jest już kilkanaście nagranych odcinków właśnie z różnymi innymi znanymi osobistościami. I on jest najdroższym sponsorem, więc dzięki ci Mateuszu, najdroższy sponsorze, jako jedyny wpłacił do tej pory kwotę trzycyfrową, więc zachęcam innych do pójścia w jego ślady, a jego samego, jeżeli nas słucha teraz, to szczególnie pozdrawiam, do powtórzenia tego hojnego gestu, a później jeszcze jeden słuchacz nas zasponsorował, mianowicie Tom, więc dzięki wam wszystkim.
Panie prezesie, czy jest pan gotów do rozpoczęcia tematu, na który się umówiliśmy? Umówiliśmy się mianowicie na to, że porozmawiamy o obecnie wyglądającym krajobrazie wolnościowych partii, ruchów politycznych w Polsce, które są pewnym marginesem, ale które ostatnio, można powiedzieć tak, trochę pączkują. Czy jest pan z nami? Tak jest, możemy spokojnie rozmawiać. Proszę bardzo. Dobrze, więc zanim może przejdziemy do tego tematu, to najpierw takie pytanie ogólne na rozgrzewkę. Kim jest Bartosz Józwiak jako polityk? Jaka była pańska droga do polityki i jak pan pojmuje swoją rolę w życiu publicznym? Znaczy, moja droga do polityki zaczęła się tak naprawdę troszeczkę od zainteresowania konserwatyzmem z wartościami zachowawczymi, czy generalnie monarchizmem, bo z zasady muszę się przyznać, że jest mi bliska ideologia monarchiczna, choć oczywiście zdaję sobie sprawę z aktualnego stanu, czy możliwości w ogóle realizowania takiej idei, aczkolwiek jako forma rządów jest mi dość bliska. Więc związałem się najwcześniej z klubem zachowawczo-monarchistycznym, później byłem przez długi czas sympatykiem Unii Polityki Realnej. Te poglądy wolnościowe, konserwatywno-wolnościowe były mi dość bliskie, szczególnie właśnie ze względu na tą pozycję wolnorynkową, która była w UPR-ze lansowana i przy tamtym czasie tak naprawdę UPR był jedyną partią, która proponowała odbiorcy tego typu połączenie, czyli wartości konserwatywnych i wolnego rynku, tej wolności budowanej w oparciu o klasyczny liberalizm. Z czasem wstąpiłem do partii, przez jakiś czas byłem działaczem szeregowym, później zostałem mniej więcej po kolei w ramach tej drabinki stanowisk, jakby piąłem się ku górze, od sekretarza oddziału poprzez sekretarza Okręgu Wielkopolskiego, prezesa Okręgu Wielkopolskiego, później krótko w dość trudnej sytuacji po tych przegranych wyborach w 2009 roku do Parlamentu Europejskiego, kiedy w UPR-ze zaczęło trzeszczeć, tylko wyszły na jaw pewne problemy finansowe, no podjąłem się bycia skarbnikiem i próbowałem jakby te finanse uładzić i z czasem w momencie, kiedy przesilenie w UPR-ze było już dość mocne, na konwencie zostałem wybrany prezesem. No i tak zostało na razie do dzisiaj. Drugi konwent po uchwaleniu nowego statutu ponownie powierzył mi funkcję prezesa Unii Polityki Realnej, z czego się cieszę. Jest to oczywiście dość dużo pracy, a mało przyjemności, można byłoby powiedzieć, tych takich czysto politycznych, ponieważ jak to w przypadku partii pozaparlamentarnej, głównie jest to ciężka praca, no, ale mam nadzieję, że zaufanie zostanie w jakiś sposób nagrodzone i koledzy nie będą narzekali na ten okres prezesury. Czy mógłby pan także pokrótce przybliżyć naszym słuchaczom swoją postać, oprócz tego, że jest pan członkiem, a od prawie 2 lat prezesem Unii Polityki Realnej? Co z rzeczy niewchodzących w zakres działalności partyjnej eksponuje pan sam o sobie publicznie? Z takich rzeczy poza politycznych, ja jestem oczywiście nauczycielem akademickim, wykładowcą, jestem doktorem archeologii w tej chwili. Oprócz tego studiowałem również geologię. Studia kończyłem na Uniwersytecie w Poznaniu, tam broniłem doktorat. W tej chwili od 2003 roku pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie właściwie w tym roku mam zamiar ukończyć habilitację. Oprócz tego prowadzę prywatną firmę. Mieszkam w niewielkiej miejscowości pod Wrześnią w nowym folwarku, także jestem właściwie wielkopolinem z dziada pradziada, hobbystycznie. Jestem wziętym motocyklistą i z tego czasu zajmowałem się również wspinaczką wysokogórską, również w dużych górach wysokich. No dziś to już powiedzmy wiek i gabaryty, jakby można powiedzieć, troszeczkę to hobby oddaliły, ale no, przeżycia pamiętam do dzisiaj. To w takim razie poproszę o taką szerszą wypowiedź z pańskiej strony na temat partii, jej celów i obecnej sytuacji, jak to wygląda w Unii Polityki Realnej, w szczególności w odróżnieniu od tej większej partii.
Większej to nie bardzo wiem, która miałaby być większa. No partia pana Janusza, Kongresowej Prawicy. Pana Janusza to akurat większa nie jest, z tego co ja wiem, no, ale dobrze, nie będziemy się spierać o wielkość, bo nie w tym kwestia tak naprawdę. A pan ma na myśli liczbę członków, tak? To może pan oszacować, ile członków w tej chwili jest? W Unii Polityki Realnej? Tak. Myślę, że płacących regularnie składki, takich, którzy nie mają zaległości, nieco ponad 200 osób. Natomiast no jest tam jeszcze grupa takich, którzy mają te składki zaległe, aczkolwiek my dość rygorystycznie przestrzegamy. W przeciwieństwie do wielu innych partii, z których prezesami rozmawiałem, jednak regularnego płacenia składek i stąd te nasze struktury mają zazwyczaj w pewnym poziomie roku wahnięcie, kiedy jednak dokonujemy rozliczenia z tymi osobami, które jakby nawet nie chcą, nie wspierają regularnie partii tymi składkami obowiązkowymi, które są. Natomiast... To ja w takim razie zapytam, w jakim sensie miał pan na myśli, że być może partia pana Janusza nie jest większa? W tym sensie, że tam jest mniej pańskiej oceny płacących członków? Ja oceniam, że te partie, że jeżeli chodzi o liczebność osób, a wiem to również, nie będę mówił z jakich źródeł, aczkolwiek od ludzi, którzy byli we władzach KNP, że ta liczba członków realnie płacących składki w obu partiach nie jest specjalnie różna, jest bardzo zbliżona. Ale mówię, liczba ludzi nie jest miernikiem tak naprawdę do końca wielkości partii. No co jest? Miernikiem wielkości partii są tak naprawdę osiągnięcia i od tego by trzeba było zacząć. Osiągnięcia w obu przypadkach nie są imponujące, przy czym pamiętajmy, że Unia Polityki Realnej przez 20 lat w zasadzie była też zarządzana przez pana Janusza, nie przez Bartosza Józwiaka, ale to też nie ma specjalnie dzisiaj już żadnego znaczenia. Jak wygląda dzisiaj Unia Polityki Realnej? No, Unia Polityki Realnej po trudnym okresie, o którym już lepiej powiedzmy sobie nie mówić, bo to jest jakby przeszłość, którą rozstrzygnął ostatecznie sąd i zamknął jakby definitywnie pewne dywagacje, z którymi mieliśmy do czynienia, kto jest prezesem, kto nie, po czyjej stronie leży prawda, no, to mamy już za sobą rozstrzygnięte wyrokami sądowymi. Po tym okresie oczywiście Unia Polityki Realnej nie pozostała bez zmian czy bez uszczerbku. Nawet nie tyle poprzez odejście członków, co poprzez okres stagnacji, brak realnego ustalenia i prawnego umocowania władz powodował to, że ta partia specjalnie nie przez pewien okres nie działała. Po uładzeniu tych wszystkich spraw powoli, wolałbym, żeby było szybciej, ale niestety nie są to elementy zależne tylko i wyłącznie ode mnie czy od władz polityki realnej, ale ogólnie od koniunktury i zapotrzebowania tak naprawdę dzisiaj na tą myśl konserwatywno-wolnościową, ale powoli się partia odbudowuje, powoli krzepnie, rozliczyła właściwie większość tych swoich zaległości prawno-sądowych, przyjęła zupełnie nowy statut, który jest tak naprawdę ewenementem dość istotnym, przynajmniej na tym rynku partii prawicowych, ponieważ jest bardzo, bardzo otwartym, bardzo wolnościowym statutem, który nie buduje żadnego szklanego sufitu, właściwie daje możliwość awansu ludziom, którym chce się pracować i którzy chcą w partii funkcjonować i działać, no daje im jakby otwartą drogę i bardzo prostą i jasną do tego, żeby zajmować w partii kolejne stanowiska. Dzisiaj partia tak naprawdę znów funkcjonuje w programie Młodzież Kontra, została odbudowana młodzieżówka, rozpoczęliśmy wydawanie miesięcznika Liberum Veto, ten pierwszy numer próbny, jeszcze z licznymi błędami, ale pierwsze koty za płoty, miejmy nadzieję, że będzie już teraz coraz lepiej, drugi numer, czyli ten de facto pierwszy już jest właściwie w przygotowaniu i będzie prawdopodobnie na początku grudnia drukowany. Odbudowaliśmy od nowa telewizję internetową, tym razem to jest UPR24. Już jest na etapie takim, że właściwie lada moment będziemy ją nawet nie tyle uruchamiali, co już udostępniali oficjalnie, bo ilość materiału będzie tam na tyle liczna, że będzie można już po prostu się tym pochwalić na zewnątrz. Podstawową bolączką jest oczywiście odbudowa struktur, bo powiedzmy sobie szczerze, władze centralne to jest jeden element i one raczej kształtują politykę partii na poziomie ogólnopolskim, ewentualnie mogą prowadzić pewne rozmowy z ugrupowaniami innymi, natomiast tak naprawdę tym sednem funkcjonowania partii są struktury lokalne i ich żywotność, ich działanie. I tu w ogóle po stronie wolnościowej nie wygląda to może najlepiej. Ja ze swojej strony podjąłem działania zmierzające do aktywizacji okręgu, aktywizacji tych rejonów. Jeżdżę w tej chwili cały czas po kraju, spotykam się z ludźmi, organizuję
różne spotkania, występuję na Uniwersytecie Zielonogórskim, w poniedziałek będę na Uniwersytecie Śląskim, gdzie zostałem zaproszony przez Kolibra UPR i jeszcze kilka ugrupowań plus jakby koło naukowe tamtejszych studentów politologii, dalej Bielsko-Biała, Żywiec i tak po kolei mniej więcej chciałbym objechać całą Polskę, próbując aktywizować członków w terenie, żeby nie czekać na okres wyborów. Aktywizacja tylko i wyłącznie w okresie wyborów niewiele partii przynosi. I kolejny element, oczywiście uczestniczymy również w różnego rodzaju rozmowach z ugrupowaniami prawicowymi, szeroko rozumianymi prawicowymi, na temat tego, w jakiej formule chcielibyśmy w poszczególnych wyborach startować. Nie zamierzamy popełniać pewnych błędów w przeszłości. Chcielibyśmy, zresztą celem partii tak naprawdę UPR-u jest, to podkreślamy zawsze, wpływ na zmianę państwa. Jeżeli będziemy mogli zrealizować jakiś fragment naszego programu, to i tak będzie dla Polski dobrze, więc będziemy się decydowali na takie współprace, które pozwolą nam realizować choćby tylko jakieś elementy programowe. Jesteśmy też realistami, no patrzymy na w dzisiejszym stanie z polskiej sceny politycznej, jakieś takie spektakularne zwycięstwo umożliwiające wprowadzenie 100% programu liberalnego oczywiście jest w praktyce nierealne, więc musimy budować pewne koalicje i układy, które nam to pozwolą zrealizować. No i przygotowujemy również wydanie takiego Wademekum UPR, który będzie w formie książki historią UPR-u plus pokazaniem pewnych zmian i pewnych elementów, jak UPR wygląda, jak ma program. Będzie tam kilka artykułów wprowadzających, kilka wypowiedzi, czy tam profesora Wojciechowskiego, czy Marka Łangalisa, wprowadzających jakby tą całą koncepcję UPR-u jako partii konserwatywno-liberalnej, bo też musimy sobie powiedzieć, że myśmy jakby postarali się wrócić do korzeni, do tych korzeni, które były kształtowane na myśli Krzysztofa Dzierżawskiego, czy chociażby Mariusza Dzielskiego, tych takich typowo konserwatywno-liberalnych, z których UPR się wywodził. To może w przypadku dużych partii nie jest jakaś wielka ilość działań, natomiast w przypadku partii mniejszych no, zajmuje to dość dużo czasu i miejmy nadzieję, że mamy jeszcze jakiś czas do pierwszych wyborów, będziemy próbowali to wszystko zbudować i pokazać, że UPR jest partią żywotną. No jest na pewno najdłużej funkcjonującą pod jedną nazwą partią polityczną w Polsce i tak naprawdę tą, która kojarzy się jakby ewidentnie od razu z myślą wolnorynkową, czy w ogóle z programem wolnorynkowym. Przede wszystkim kojarzy się, takie wrażenie odnoszę jednak z panem Januszem Korwin-Mikkem. To znaczy, czy ta nazwa, prawdę mówiąc, nie jest bardziej ciężarem niż wartością, ponieważ mało kto kojarzy w ogóle, no jaki program ma UPR i o co chodzi w całej koncepcji konserwatywno-liberalnej, ale jeżeli już kojarzy, to jest duża szansa, że na dzień dobry na hasło UPR powie, a to ci od Korwina. Czy w związku z tym rzeczywiście wartość tej nazwy i historia 20 około lat działania jako no w systemie partyjnym jako jedyna propozycja wolnorynkowa i wolnościowa, czy to dziedzictwo związane z tą nazwą rzeczywiście dodaje na plus więcej niż ujmuje konieczność tłumaczenia się z tym, że no my jednak nie od Korwina przed ewentualnym przejściem, jeżeli słuchacz dalej jeszcze będzie słuchał, przejściem do tłumaczenia poglądów swoich. Znaczy, jeśli chodzi o program UPR-u, to on jest akurat ogólnodostępny na stronie UPR-owskiej, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Staramy się go w tej chwili promować, pokazywać na każdym spotkaniu, jakie są jego podstawowe punkty i ewentualnie na czym to wszystko polega. Natomiast jeśli chodzi o samą wartość, UPR rzeczywiście w pewnym okresie jeszcze ciągle był kojarzony z panem Januszem Korwinem-Mikkem, natomiast ja bym nie przesadzał z tym kojarzeniem, dlatego że dzisiaj się, no, każdy orientujący się troszeczkę na scenie politycznej czy tej wolnościowej człowiek już dokładnie wie o tym, że pan Janusz Korwin-Mikke jest prezesem Kongresu Nowej Prawicy, zupełnie innej partii. Znamienne jest również to, że dziennikarze dzisiaj już nie popełniają takich błędów, żeby łączyć UPR z panem Januszem Korwinem-Mikke. Natomiast sam znaczek, sama nazwa no, wartością samą w sobie jest. UPR jednak jest zawsze kojarzony. To też nie jest tak, że jest to kompletnie nazwa nieznana.
Więc no, już na samą nazwę ludzie w jakiś sposób reagują, kojarzą. Jeśli będą jeszcze jakieś takie skojarzenia, będziemy to tłumaczyć, no pewnych rzeczy być może przez jakiś czas się jeszcze nie da uniknąć, choć mówię, ja się już nie spotykam z tym, z tą kwestią mylenia. Nie mylą się również politycy innych ugrupowań, którzy w jakiś sposób zapraszają nas na jakieś rozmowy czy dyskusje, więc ten teren raczej jest już, powiedzmy, mniej więcej odzyskany. Zresztą i dobrze. Ja jakby nie chciałbym się wtrącać panu Jarnoszowi w jego działkę. Cieszę się, że buduje jakby swoją myśl polityczną, czy swoje ugrupowanie według tego, jak on sobie je tam wyobraża. Nasza wizja była nieco odmienna funkcjonowania partii, nieco odmienna w kwestii samego programu. No my na pewno jesteśmy trochę bardziej konserwatywni. W przypadku pana Janusza ja zauważam dosyć duże odejście w ostatnim czasie od samych zasad konserwatyzmu, no ale to jest jakby też jego wybór i pozycjonowanie się na scenie politycznej. Być może tak się chce spozycjonować, bo uważa, że tak będzie dla niego korzystniej. To oczywiście czas pokaże. Także myślę, że więcej dla UPR-u tak naprawdę znaczy ta nazwa niż akurat sam pan Janusz, który no mamy efekty, 20 lat UPR nie był w stanie przekroczyć 2,5% w różnych konfiguracjach, to za każdym razem niestety był pewien problem, więc no nadszedł czas na zmiany, no UPR też musi się przeformować, przystosować do współczesnych wymagań i zacząć no, grać na tym rynku i na takich warunkach, jakie są stworzone. Niestety nic tu nie jesteśmy w stanie zmienić, musimy się po prostu nauczyć grać w tych warunkach, które są. Wspomniał pan o Liberum Veto. Ja miałem pierwszy numer w rękach i powiem, że no, mówi pan, że będzie znaczny postęp też i w poziomie i technicznym, i merytorycznym, i rozszerzenie troszeczkę tego w stosunku do pierwszego numeru w drugim, który tak naprawdę będzie pierwszym no, poważnym. No, czy rzeczywiście chcecie zarówno poziomem czytelnictwa, jak też właśnie tą jakością, w jakim czasie zamierzacie przegonić tubę Kongresu Nowej Prawicy, czyli najwyższy czas? Ja powiem tak, my się niespecjalnie odnosimy się jakby do najwyższego czasu z dwóch względów. Po pierwsze, co do merytorycznej zawartości tego numeru zerowego, to ja bym się specjalnie negatywnie nie wypowiadał, bo tam część tych artykułów jest bardzo, bardzo dobra, zresztą pisana. Część tak, ale... No, jeżeli czytam, często ostatnio zauważam tam niestety wyraźny spadek jakości, a czytam go już od kilkunastu, jak nie więcej lat i on też niestety pikuje w dół. Natomiast druga rzecz jest jeszcze jedna istotna sprawa. My niespecjalnie chcemy się ścigać z pismem wewnątrzpartyjnym, jakim jest najwyższy czas, no właściwie adresowanym do osób już przekonanych, do takiego stałego targetu odbiorców, się zresztą ciągle zmniejsza. To akurat jest generalnie w prasie drukowanej pewien efekt, który się z czasem pojawia. Natomiast Liberum Veto to nie ma być, nie jest gazeta partyjna stricte. Zresztą o tym już w tej chwili świadczy zestaw autorów, a będzie świadczył jeszcze bardziej, ponieważ no, to ma być miesięcznik po pierwsze, nie tygodnik, tylko miesięcznik. Po drugie, ma być miesięcznikiem generalnie otwartym na myśl prawicową i miejscem, w którym będą prezentowane bardzo różne poglądy i być może w efekcie rodzajem platformy, w której wykuje się pewien wspólny fundament, przynajmniej dla kilku ugrupowań, które dziś ze sobą rozmawiają, które dziś ze sobą dyskutują o ewentualnie jakichś wspólnych formach działań. I on będzie w ten sposób otwarty. Tam on jest otwarty i dla przedstawicieli Kolibra, i dla przedstawicieli nowo tworzącego się dziś już Ruchu Narodowego. Będzie tam również oczywiście UPR plus jakieś inne ugrupowania, które będą chciały funkcjonować, ale głównie z tego nurtu, który chce stworzyć cokolwiek wspólnego, który realnie chce patrzeć na politykę i próbować zmienić państwo. Więc on będzie troszeczkę inaczej funkcjonował niż najwyższy czas. Nie będzie miał symboliki partyjnej ani w tytule, ani w tej ikonografii podstawowej. Ewentualnie w ramach reklamy, jeśli któraś zresztą z tych ugrupowań będzie tam chciała to zamieszczać swoje reklamy, to proszę bardzo, można tam wtedy tą symbolikę partyjną wstawiać. Natomiast samo czasopismo zresztą nie będzie też jednoznacznie wydawane tylko i wyłącznie przez UPR jako partię, tylko będzie przez zewnętrzne
zewnętrzną spółkę pilotowane i miejmy nadzieję, że utrzyma taki trochę pluralistyczny charakter prawicowy. Zapraszamy dlatego tam bardzo różne osoby. Jaki będzie tego wydźwięk, nie wiem, my dopiero startujemy. No pamiętajmy też, jak długo wychodzi najwyższy czas, jaki ma dziś nakład, jaki ma dziś odbiór i czy to możemy nazwać sukcesem. No utrzymał się, rzeczywiście utrzymuje się, natomiast czy to jest sukces medialny, no trudno powiedzieć, bo ten zasięg jest też nieduży. To jest zresztą w ogóle problem tego typu prasy. Pewnie odpowiedzią będzie jednak zdecydowanie większe wejście w rynek elektroniczny, ale dopóki jeszcze jest potrzeba funkcjonowania pism drukowanych, no to jakby nie patrzeć, chcielibyśmy w tą niszę również wejść. Ale mówię, kompletnie nie patrzymy, zresztą tak samo jak nie patrzymy na najwyższy czas jako jakiegoś wybitnego konkurenta czy element, do którego tak samo nie bardzo chciałbym, żeby to tym członkom tłumaczę, żeby się odnosić w jakimś kontekście do KNP, rywalizować w sposób, tam nas jest więcej, a tutaj nie, patrzmy na siebie, róbmy swoje, zajmijmy się pracą, będziemy patrzyli na te efekty, jakie z tego osiągniemy. Raczej nie szukajmy sobie odnośników, niech każdy po prostu pracuje. Dziękuję za podkreślenie tych różnic, bo myślę, że to jest cenna informacja dla słuchaczy. A jeżeli już jesteśmy przy temacie gazet papierowych, to czy mógłby Pan krótko, tak w około dwóch zdaniach, skomentować ostatnią historię związaną z tygodnikiem Uważam, że? No, ja powiem tak, w momencie, w którym doszło do pierwszych zmian w Rzeczpospolitej, kiedy zmieniono już redakcję Rzeczpospolitej, kiedy dowiedzieliśmy się, że no, mamy w kraju, bo przypuszczać mogliśmy, ale w tak ewidentny sposób zostało nam pokazane, że dzisiaj właściciel dużego domu prasowego, kilku tytułów w nocy pod śmietnikiem spotyka się z rzecznikiem rządu, żeby mu tłumaczyć się, dlaczego pewnego artykułu nie może już zdjąć i idzie do druku, no to ja się już spodziewałem praktycznie, że wyrok na Uważam, że został wydany. To była tylko kwestia czasu i jego wykonania. Specjalnie zaskoczony tymi decyzjami nie byłem. No cóż, było wiadomo, że zwolnienie redaktora Lisickiego z Uważam, że pociągnie za sobą właściwie odejście całej redakcji. I myślę, że pan Hajdarowicz osiągnął cel, który chciał. No prowadzi pewną grę z rządem i ofiarą tego stał się tygodnik Uważam, że no może niektórzy mają do tego tygodnika jakieś tam zastrzeżenia czy uwagi, że był być może w jedną stronę zbyt wyczulony, natomiast uważam, że to był całkiem dobry merytorycznie tygodnik, jeden z najlepszych tak naprawdę, o ile w ogóle nie najlepszy, w którym jeszcze jakby można było prezentować tą wolną myśl, nazwijmy to prawicową, natomiast dzisiaj będziemy tego pozbawieni, to będzie poważny problem. Bo... Czy jest pan przekonany, że będziemy pozbawieni, że pod nowym kierownictwem i w nowej formule nie odnajdzie się? Ja z tego, co ja już w tej chwili wiem, no nie ma praktycznie w tej chwili chętnych dziennikarzy do pisania. Ja nie chcę się wypowiadać o nowym redaktorze, bo znam go tylko i wyłącznie z kilku spotkań przy próbie, w okresie, kiedy próbował zbudować tygodnik Nowy Ekran i nic z tego nie wyszło, bo nawet się nie udało zbudować PDF-u przez 2,5 miesiąca. I z tego krótkiego strzału z pismem wręcz przeciwnie, no i jego jakby tam upadku, czy też problemów z dystrybucją, jak redakcja podkreślała, i wycofaniu się sponsora. Natomiast myślę, że po prostu taki jest cel właściciela i ten cel prędzej czy później zostanie zrealizowany. A czy pan Piński jest jakby w to zaangażowany osobiście, czy jest tylko po raz, czy jest jakimś przypadkowym tam redaktorem, który będzie ofiarą jakby tej rozgrywki, no to już nie chciałbym w to wnikać, bo nie posiadam aż takiej wiedzy, ale myślę, że naprawdę pożegnamy się z tym tygodnikiem. Z przykrością, ponieważ no nie widzę na razie tygodnika, który mógłby go w tej formule zastąpić. Mimo pewnych zastrzeżeń, bo oczywiście każdy je będzie miał, ale nie będzie nigdy tygodnika idealnego dla nas wszystkich, więc tutaj będziemy się mogli wspierać, ale na pewno będzie to duża strata na rynku prasowym, no bo właściwie możemy sobie powiedzieć, że ta część, która jeszcze dopuszczała myśl wolnorynkową, bo w Rzeczpospolitej również ona się gdzieś tam pojawiała, została już domknięta, czyli jakby media zaczynają być już coraz bardziej zabetonowane dla tej opcji takiej typowo prawicowej, powiedzmy.
Kontestacja nigdy nie będzie zabetonowana dla żadnej opcji, która chce coś ciekawego powiedzieć w sposób kulturalny, więc zachęcamy do wypowiedzi polityków i nie tylko polityków ze wszelkich stron, którzy chcą coś ciekawego u nas powiedzieć. Zachęcamy także słuchaczy do dzwonienia i do konfrontowania, czy to zgadzania się, czy też niezgadzania. Przypominam, można to robić nawet w tej chwili, ponieważ trwa audycja Gość Miesiąca na żywo. Gościem jest pan Bartosz Józwiak, prezes partii UPR. Rozmawiamy o środowisku politycznym wolnościowców w Polsce, o partiach i inicjatywach właśnie wokół systemu partyjnego, obecnym stanie i perspektywach na przyszłość. A dzwonić można do nas na antenę używając Skype'a, kontestacja.com to nazwa użytkownika, bądź telefonu, numer to 222-195-321, a także zachęcam do wejścia na czata, który jest na chat.kontestacja.com. Powiedział pan o tym, że są pewne różnice w poglądach i w programie pomiędzy Kongresem Nowej Prawicy a Unią Polityki Realnej. Myślę, że to w praniu będzie trochę bardziej wychodzić, prawda? To, że jesteście bardziej odchyleni konserwatywnie i to nazywa pan to powrotem do źródeł. Ja chciałbym się zapytać o partię, która powstaje właśnie i która odchylenie ma raczej właśnie w drugą stronę, to znaczy właśnie mniej konserwatyzmu, a przynajmniej, jeżeli nawet nie mniej wśród członków, to mniej w programie, mniej oficjalnie wyrażanego, właściwie w ogóle się do niego nie przyznają. Mianowicie chodzi mi o, jak słuchacze pewnie już się domyślają, partię libertariańską, która rejestrację ma w planie na rok 2013, natomiast w tej chwili dynamicznie rośnie na Facebooku. Po krótkim czasie, tam miesiącu z kawałkiem, przekroczyła 2000 polubień fanpage'a. Bardzo aktywna ponad 200-osobowa grupa główna i kilka grup pobocznych dyskutująca właśnie i opracowująca program imponujący, ten identyfikacja wizualna, materiały graficzne, wkrótce rusza strona internetowa, więc myślę, że inicjatywa, której przyglądają się całe środowisko wolnościowe z pewnymi emocjami, z pewnym takim poruszeniem. Czy również pan się przygląda z emocjami, a jeżeli tak, to jakimi? I przemyśleniami. Ja generalnie oczywiście obserwuję ruchy na tej scenie politycznej również i głównie oczywiście po tej stronie wolnościowej, ale nie tylko, również dość z dużym dość uwagą obserwuję ruchy po stronie ugrupowań narodowych. Natomiast co do samej partii libertariańskiej, jest to rzecz, której jeszcze w Polsce nie było. Jest to pewien eksperyment, który grupa osób podjęła i chce spróbować go zrealizować. Ja w jakiejś formie na pewno patrzę na to z zainteresowaniem i nawet kibicuję. Natomiast mam też dużo wątpliwości, jeśli chodzi o możliwość sukcesu, bo to jest pewna specyfika i czasów, i kształtu społeczeństwa, która pokazuje, że dzisiaj bardzo trudno jest tak naprawdę sprzedać nawet program taki klasyczno-liberalny. Oczywiście ten liberalizm w rozumieniu takim, jak my go rozumiemy, wolnościowcy, czyli gospodarczym, a nie tak jak próbuje się nam dzisiaj narzucić, że liberalizm to tylko i wyłącznie jest ta sfera obyczajowo-moralno-mentalna. I bardzo trudno jest z tym dotrzeć do społeczeństwa. Społeczeństwo w Polsce niestety jest mało przygotowane na absorpcję myśli wolnościowej, myśli liberalnej, a wiemy, że myśl libertariańska idzie jeszcze dalej, jest bardziej ortodoksyjna w kwestii swej wolnościowości, bardziej ortodoksyjna w kwestii chociażby podejścia do państwa, jego zasad, czy nawet w formie jego funkcjonowania. Więc obawiam się, że może tutaj być pewien problem z takim troszeczkę trafieniem w próżnię z zapotrzebowania. Bo oczywiście będzie pewna grupa ludzi, którzy się tym interesują, bo taka grupa jest, szczególnie ludzi młodych. Natomiast czy to już jest na tyle liczny target, że pozwoli odnieść sukces? Tu śmiem wątpić. I dlatego bym też przestrzegał troszeczkę przed tą wiarą w sukces internetowy, bo on kilka ugrupowań już pozwolił kilku ugrupowaniom się troszeczkę na tym przejechać. Zresztą UPR również był w pewnym momencie takim przykładem wiary w pewien sukces internetowy. Ja myślę, że to tak samo wygląda w przypadku chociażby pana Janusza Korwin-Mikkego, który ma bardzo dużo wejść, dużo
dużą popularność internetową. Potem jakby nie przekłada się to w żaden sposób na te głosy wyborcze, bo jest to chyba jednak związane właśnie z pewnym takim funkcjonowaniem internetowym pewnej grupy ludzi, która no, interesuje się akurat taką formą politycznej struktury czy politycznego układu państwa czy samego funkcjonowania państwa. Więc tu będę miał pewne wątpliwości, troszkę się tego w przypadku Partii Libertariańskiej boję, bo to się nawet w Stanach Zjednoczonych nie wyniosło, mimo że ten kraj jest zdecydowanie bardziej przygotowany do odbioru tego typu myśli, ponad pewien poziom procentowy. Przyczyna jest oczywiście podstawowa taka, że prawica ogólnie, również wolnościowa, ale generalnie prawica, bardzo mocno zaniedbała wychowanie społeczeństwa. Myśmy to oddali, czy może nasi poprzednicy, to pole zostało oddane lewicy, która ukształtowała człowieka lewicowego. W Polsce zresztą jeszcze nakłada się na to brzemię komunizmu przez 40 lat wpajanego i budowa tego nowego pokolenia jest dość żmudna i trudna. Ono powstanie, prędzej czy później powstanie, ponieważ no tak naprawdę żaden inny system nie będzie w stanie przetrwać, jakby chociażby sytuacja ogólnoeuropejska czy polska sytuacja gospodarcza doprowadzi, że takie pokolenie otwarte na myśl wolnościową się pojawi. Czy teraz to jest jednak pewna wątpliwość? No i drugi element, który mnie troszeczkę w tym wszystkim niepokoi, to jest trochę to, że my znowu zaczynamy się rozdrabniać. To jest trochę pewien problem polskiej prawicy w ogóle i który mnie niepokoi z tego względu, że no to jest takie działanie, które mimo tego niewielkiego poparcia, które każdy gdzieś tam z nas ma, no, powoduje jego rozdrobnienie, rozczłonkowanie i później pewne braki w kwestii startu wyborczego. No, myśmy sobie w pewnym momencie powiedzieli, że jednak chcielibyśmy na miarę własnych sił wejść w jakąś kooperatywę z innymi ugrupowaniami i no nie ukrywam, zresztą nie jest to już dzisiaj tajemnicą, bo pojawiały się w tej chwili tak na dniach artykuły jakby ujawniające pewne rozmowy UPR-u, czy to z Ruchem Narodowym, czy w ogóle próbę formowania pewnego bloku eurosceptycznego. Także takie rzeczy się też dzieją. No nie wiem, jak w tym układzie będą chcieli się ustawić libertarianie, no bo to najpierw trzeba jednak to wszystko zarejestrować, co też nie jest proste. Tutaj przykładem jest chociażby Stowarzyszenie M Polska, bo myślę, że libertarianie będą dużą konkurencją dla Stowarzyszenia M Polska, którego jestem też współzałożycielem, ale który jest ciągle jakby na etapie rejestracji, ale to stowarzyszenie ma bardzo, bardzo zbliżone do libertariańskich poglądy i myślę, że tutaj będzie główna konkurencja dwóch nowych formacji, które w jakiś sposób w pewnym etapie będą miały na pewno aspiracje polityczne. Ja jestem otwarty na pewne formy współpracy z każdym ruchem wolnościowym. My po prostu tylko chcemy utrzymać pewien fundament konserwatywny wartości, taki jaki mamy zapisany od początku lat 90. w naszej deklaracji programowej. No i zobaczymy. Mógłby pan wymienić, bo niekoniecznie wszyscy słuchacze czytali, więc jakby pan mógł wymienić w kilku punktach. Chodzi jednak o to, że my opieramy się na wartościach chrześcijańskich, które wywozimy z Europy Łacińskiej i te elementy są dla nas rzeczą podstawową, no i one się odnoszą, czy jakby rzutują konkretnie na to, jak patrzymy na pewne kwestie światopoglądowo-moralne, no i tu tego liberalizmu u nas nie ma. No oprócz tego to już stała tradycja, zresztą również związana z Europą Łacińską, bo w tej Europie przyjęta, czyli pewne zdobycze greckiej filozofii, które zresztą profesor Wojciechowski w niedawnym artykule nawet odnosi do Biblii, że one tam mają również odniesienie nawet w przekazie biblijnym, no i oczywiście tego rzymskiego prawa, którego dzisiaj również w Polsce niestety nie mamy, ale no, budujemy po prostu na tradycji łacińskiej, tradycji Europy chrześcijańskiej, no a to już się Czyli tak konkretnie, w czym by nie było żadnych ustępstw, gdy chodzi o konserwatywne postulaty? Znaczy, no my na pewno jesteśmy z takich bieżących problemów, powiem, bo oczywiście problematyka etyczno-moralna jest bardzo szeroka i tu moglibyśmy pytać o bardzo różne szczegóły, ale na przykład no, na pewno nie będziemy ustępowali w kwestiach rodziny, czy wartości rodziny jako podstawowej komórki społecznej i dawania tej rodzinie wolności i funkcjonowania jej samej, nie wtrącania się przez państwo. Nie będziemy na pewno tutaj ustępowali również w kwestiach takich jak prawa do życia. Tutaj UPR właściwie ma dwie grupy ludzi, tych, którzy są zwolennikami jakby aktualnego status quo, być może z wykluczeniem tego
tej aborcji, która jest związana z określana jako aborcja jest związana z eutanazją, ale tu oczywiście też stoimy na tym stanowisku, że ta wartość życia ludzkiego, zresztą to wynika z liberalizmu. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się, twoja wolność, przepraszam, kończy się tam, gdzie zaczyna się moja, więc no, moja wolność do życia jest jakby wartością przyrodzoną. I budujemy cały program oparty jednak mimo wszystko na dekalogu, który jest wspólny dla wszystkich wyznań chrześcijańskich. Tego dekalogu zamierzamy przestrzegać, co zresztą jest również konieczne, jeżeli chcemy wprowadzać kapitalizm i wolny rynek, bo tak jak Krzysztof Dzierżawski pisał zresztą bardzo słusznie i wielokrotnie jest to powtarzane przez innych dzisiaj, na przykład amerykańskich specjalistów od wolnego rynku, no wolny rynek ani kapitalizm sam z siebie nie wytwarza moralności. A jak nie ma moralności, to będzie ono naruszane, więc no w jakiś sposób trzeba to, musi to być narzucane jakby odgórnie, bo ta moralność, etyka w ramach działań kapitalistycznych co najwyżej się zużywa, jak pisał Dzierżawski, i musi być ciągle odnawiana. Wspomniał pan o Stowarzyszeniu M Polska, że jest pan współzałożycielem i że widzi pan bardziej to stowarzyszenie, aniżeli Partię Libertariańską, na tej samej pozycji na scenie politycznej. Jest pytanie w sumie nawet takie od Marka Zemsty z Krakowa, który jest tam szefem Kontest Klubu, więc pozdrawiamy Marka, zwłaszcza jeżeli teraz słucha. I pytanie jego właśnie brzmi tak. Jakie są związki UPR z nową inicjatywą? No oprócz tego, że pan jest prezesem UPR, a tam współzałożycielem. I czy w związku z tym, skoro M Polska nie jest partią, to czy być może zamierza w takim razie być partią, a jeżeli nie, to w jaki sposób widzi pan M Polskę właśnie w tej samej niszy, co Partię Libertariańską, która no, od początku zamierza być partią? Znaczy, M Polska na razie jest stowarzyszeniem, które, jak mówię, jest ciągle w toku rejestracji. I w momencie, kiedy się zarejestruje, będziemy mogli dokładnie określić formę, w jakim kierunku ona chce iść. Na pewno już dziś zaznacza się wyraźnie jako stowarzyszenie, które będzie miało w sobie część, którą można by nazwać rodzajem think tanku, który będzie wypracowywał projekty konkretnych rozwiązań monorynkowych, gospodarczych, tak, które będzie je wypracowywał i przygotowywał będzie je do wprowadzenia jakby przy ewentualnej możliwości jakby przejęcia władzy, czy w momencie wpływu na władzę, jako propozycje, które mogły być lansowane. Natomiast docelowo oczywiście z tego, co ja wiem, M Polska chce być stowarzyszeniem, które chce grupować ludzi, którzy mają do partii politycznych pewien dystans. Nie chcą należeć do partii politycznej, aczkolwiek mają poglądy wolnościowe. Oni wyraźnie też zresztą tu M Polska widziałem, pokazuje ostatnio pewien jakby dystans do tych wszystkich elementów jakby światopoglądowych. Skupia się generalnie na zasadach tarczy. I myślę, że i oczywiście jako stowarzyszenie będzie miała również prawo startu w wyborach. Czy zdecyduje się już najbliższych, to moim zdaniem jest bardzo trudno w tej chwili powiedzieć. W każdym bądź razie docelowo oczywiście było to pomyślane jako ruch społeczny, jednocześnie nie wymagający przystępowania do partii, a który miałby gromadzić ludzi właśnie młodych, niezadowolonych, chcących wolnego rynku i miałby startować w wyborach, czy to w jakiejś konfiguracji, czy samodzielnie, no to oczywiście powiem szczerze, dzisiaj pewnie nikt nie jest w stanie powiedzieć żadnej partii, może poza tymi wielkimi, w jaki sposób oni wystartują i jak to będzie wyglądało. Do parlamentu. Tak, rozumiem, do parlamentu oczywiście. Natomiast jakie związki, no UPR generalnie jako partia nie ma z M Polską podpisanej żadnej specjalnej tutaj deklaracji, działają zupełnie osobno, natomiast oczywiście jako, że jest to stowarzyszenie, to niektóre osoby, czy to z UPR-u, ale nie tylko, bo przecież i z tego, co wiem, i z grona narodowców, czy różnych innych, które mają poglądy wolnorynkowe, w skład grupy założycielskiej weszły. No i jest to w budowie. Nie jest to partia, więc nie jest jakby konkurencją, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o poglądy, to raczej będzie bliżej poglądów pewnie partii libertariańskiej. Powiedział pan tak z sympatią, że kibicuje pan. O, mamy słuchacza, który dzwoni i jest to słuchacz, który jest elementem folklorystycznym w kontestacji, więc przygotujcie się na zdziwienie ci, którzy jeszcze nie wiedzą, o co chodzi. Posłuchamy go może około pół minuty, bo to jest pewnie nagranie, co nam odtworzy.
No, jesteś już z nami. W związku z tym, że agresja Izraela na kraje arabskie spotkała się z aplauzem w sionistycznych środowiskach Żydów, obywateli polskich, które nawet z tej okazji urządzały libacje, pragnę oświadczyć, co następuje. Nie czyniliśmy przeszkód obywatelom polskim narodowości żydowskiej w przeniesieniu się do Izraela, jeśli tego pragnęli. Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę, Polskę Ludową. Tak, jesteśmy z powrotem na antenie. Troszeczkę złe rozłączenie nastąpiło, całkowite zamiast częściowe, ale witamy z powrotem. Naszym gościem jest Bartosz Jóźwiak, prezes Unii Polityki Realnej, a słuchacie kontestacji Radia Ludzi Wolnych, a dokładniej audycji Gość Miesiąca, której raz mniej więcej na miesiąc zapoznajemy się z poglądami i działalnością VIP-ów, osób w życiu publicznym, z polityki i nie tylko, którzy coś ciekawego do powiedzenia mają. I zadajemy im pytania zarówno od nas, jak też od was przysłane e-mailem, bądź w trakcie audycji napisane na czacie chat.kontestacja.com, bądź też, jeżeli chcecie, zachęcamy do tego bardzo, bo taka jest korzyść z audycji na żywo, dzwonienia na antenę i zadawania tutaj pytań. Co można zrobić telefonem? 222-195-321 to numer. Bądź Skype'em, nazwa użytkownika to kontestacja.com i przed chwilą zrobił to człowiek, który dzwoni i puszcza fragmenty przemówień towarzysza Władysława Gomułki z czasów, kiedy on pełnił swój urząd pierwszego sekretarza partii. No i nawiązał tutaj do sprawy aktualnej, do obecnej eskalacji napięcia, która występuje pomiędzy ludnością arabską zamieszkującą tamten teren, a Izraelem, czyli państwem, które rości sobie jurysdykcję nad właśnie Strefą Gazy, nad Palestyną. Skoro ten temat padł, to jakby pan to skomentował w odniesieniu do słów, które usłyszeliśmy i w odniesieniu do pańskiej znajomości tej sytuacji, na ile pan ją blisko obserwuje? To znaczy, ja nie jestem specjalistą, powiem szczerze, od tego konfliktu bliskowschodniego i nie chciałbym się tu jakby arbitralnie wypowiadać, bo moja wiedza, wydaje mi się, jest jeszcze na ten temat niespecjalnie wystarczająca. Do wypowiedzi towarzysza Gomułki to można się już odnieść tylko ze śmiechem, aczkolwiek z drugiej strony rzeczywiście też pokazuje pewne realia, które niektóre ugrupowania chciałyby pewnie konkretnie i mocno i głęboko schować. Natomiast moim zdaniem ten konflikt jest pewnym problemem, ale z drugiej strony ja trochę rozumiem państwo Izrael, właściwie rozumiem państwo Izrael, które żeby się tam na tym rejonie utrzymać, pewne ruchy militarne podejmować musi. Jest to państwo zdecydowanie bliższe swoim charakterem jakby tej cywilizacji europejskiej i w tym sensie jest też pewnym rodzajem takiego hamulcowego w tym rejonie arabskim, konfliktowym, bo nie zapominajmy, że Izrael nie jest tam jakby jedynym problemem. Nie byłoby tam Izraela, konflikty byłyby pomiędzy tymi państwami arabskimi, bo to już kilkukrotnie było pokazane. Zobaczymy, jak to się skończy. W tej chwili Izrael właściwie nie ma specjalnie innego wyjścia niż te próby rozwiązań militarnych, bo inaczej sobie z tym problemem nie będzie w stanie poradzić. Ale nie chciałbym, mówię, tutaj specjalnie się wypowiadać, bo nie jest to temat, którym ja bym się specjalnie zajmował czy interesował. Także może tylko tyle. Powiedział pan o partii libertariańskiej, że kibicuje pan, nawet tak z sympatią się pan wypowiedział, czyli troszeczkę inny stosunek niż do KNP, z którego to UPR jest znany, najczęściej jest kojarzony właśnie z tym, że z odcinaniem się od pana Janusza, natomiast Kongres Nowej Prawicy z uwielbieniem dla niego, partia libertariańska jest taką propozycją, która unika w ogóle odnoszenia się do tej osi i bycia pozycjonowanym w odbiorze swoim z punktu widzenia głównie swojego odniesienia właśnie do tej postaci. Więc
To jest troszeczkę inna postawa niż zazwyczaj pan mówi, mówił pan o tym, że jest rozdrobnienie środowiska. Rozdrobnienie chyba wynika z tego, że mamy taką, to jest może taka polska wada narodowa w obecnym czasie widoczna, że najgorszym wrogiem jest ten, kto się różni nie o 80%, tylko o 0,5%. To wtedy od razu jest powód do dzielenia się, wychodzenia. No, przerabialiśmy to zresztą na przykładzie UPR-u, który istniał w dwóch czy w trzech kopiach jednocześnie w niedawnych czasach jeszcze. Natomiast no, to, co pan mówi o stosunku do Partii Libertariańskiej brzmi na tym tle budująco. Chciałbym tutaj nawiązać, mówimy o polskiej polityce, o wolnościowcach w polskiej polityce, o różnych właśnie ruchach, inicjatywach, które są partiami bądź być może będą partiami, czy też jakimiś właśnie zapleczami partii politycznych. Ale myślę, że warto się tutaj odnieść też do Stanów Zjednoczonych, no bo Partia Libertariańska wprost mówi, ta powstająca, że wzoruje się na tej amerykańskiej Partii Libertariańskiej pod pewnymi przynajmniej względami. I warto się odnieść do niej również z tej okazji, że polityk, przez pewien okres swojego życia polityk tej Partii Libertariańskiej amerykańskiej, Ron Paul, który zasiadał w Kongresie Stanów Zjednoczonych właśnie z mandatu republikańskiego przez bardzo wiele kadencji. Ostatnio skończył swoją karierę właśnie w Kongresie i 14 dnia tego miesiąca, czyli listopada 2010, przedstawił swoją mowę końcową. No, polskim odpowiednikiem Rona Paula no, wciąż jest od wielu lat Janusz Korwin-Mikke i nie wygląda na to, że się to miało zmienić jeszcze przez kilka czy kilkanaście lat, i póki tą, no póki mu, prawda, wiek, póki siły mu pozwolą. Ale no, takie może szybkie pytanie, czy pan widzi możliwość zamiany wcześniejszej na tym stanowisku polskiej ikony ruchu wolnościowego, tego polityka, który się kojarzy z tego typu treściami na pierwszy rzut oka czy ucha? No bo Partia Libertariańska takiego nie ma w tej chwili, no może poszukuje, prawda, i chętnie by miała, ale nie ma. UPR, no, też wygląda na to, że nie ma, prawda, to znaczy, że no, no, pan jest prezesem od niecałych dwóch lat, wcześniej mało kto wiedział, różni inni prezesi byli, mało kto kojarzył spoza środowiska pańską postać. No, ale pan jest też znacznie młodszy od pana Janusza, więc być może w jego wieku pan, prawda, będzie bardziej rozpoznawalny i w związku z czym takie podejście, metody, które pan reprezentuje, jak też poglądy, które się troszeczkę różnią, będą bardziej dominowały. Czy pan sam chce stawać, może wprost się tam, czy pan chce sam stawać w szranki z panem Januszem, czy też widzi pan innego lidera, który mógłby zagrozić jego pozycji? To znaczy, ja powiem tak, ja bym aż tak bardzo pana Janusza do Rona Paula nie porównywał, bo to jednak jest zupełnie inna skala, a poza tym pewien też inny styl podejścia. Ron Paul jednak był postacią, która głosiła pewne poglądy, ale potrafił się wpisać jakby w szersze środowisko, w którym funkcjonował, polityczne środowisko, w którym funkcjonował. Zresztą ten system amerykański był bardziej wygodny, zresztą jest chyba bardziej wygodny dla tego typu właśnie ugrupowań. Natomiast czy pan Janusz jest ikoną? No, moim zdaniem pan Janusz buduje od 20 lat wizerunek własnej osoby, nie buduje za to partii politycznej i nie buduje ruchu, który mógłby zdobyć władzę, który realnie byłby w stanie zmienić kraj. I to jest pewien problem, bo w ten sposób nie da się niczego specjalnie w polityce osiągnąć. Czy ja bym chciał konkurować z panem Januszem, no stając się prezesem w jakiś sposób, UPR-u, w jakiś sposób gdzieś tam się z automatu człowiek wpisuje w to, że będzie chciał konkurować z innymi liderami, politykami. Natomiast ja mam troszeczkę inną filozofię. Ja chciałbym, zresztą ja jestem człowiekiem, który raczej woli dużo pracować, nie muszę mieć tego splendoru, natomiast ja bym chciał, żeby UPR był partią, która ma drużynę, którą on się w stanie pochwalić, która ma drużynę, która poprzez pewien podział funkcji i specjalizacji jest w stanie profesjonalnie wypowiedzieć się w wielu kwestiach. Nigdy nie chciałbym, nie mam takiej aspiracji, żeby to była partia jednego lidera, który próbuje być guru dla wszystkich. I
i w tym kierunku jakby UPR budujemy. Także nie spodziewałbym się, że UPR wypracuje od razu jakąś wybitną postać, która będzie sama jedną, jedyną ikoną, na którą będą wszyscy pracowali, bo tak bym nie chciał. Chciałbym, żeby była grupa ludzi, którą później realnie jesteśmy w stanie wykorzystać, na przykład w momencie, w którym mielibyśmy jakikolwiek wpływ na władzę, czy na to, żeby móc gdzieś współrządzić i zmieniać kraj. Partia Libertariańska oczywiście na razie na starcie też takiego lidera nie ma, no bo trudno, żeby miała. Pewnie będzie się starała sobie lidera dorobić. Natomiast czy będzie chciała grać znowu ugrupowanie jednego człowieka, czy będzie raczej próbowała tak samo jak UPR budować grupę ludzi? No ja bym doradzał drugie rozwiązanie, ponieważ pierwsze, no testujemy już wiele lat i nic nam z tego nie wychodzi. A czy jak długo pan Janusz będzie jeszcze tutaj liderem? Ja do końca nie wiem, jakim on jest liderem, jak jest odbierany do końca, bo bardzo różny ma odbiór. Natomiast no, im bardziej będzie próbował to, co kiedyś dla ruchu wolnościowego zrobił w początkach swojej działalności, czy w tym pierwszym okresie działalności, dzisiaj jakby dyskredytować jakimiś takimi kompletnie nieprzemyślanymi decyzjami, występami, czyli jakby rozmieniać ten element pozytywny na drobne, o tym ten upadek będzie szybszy. Zresztą to już dziś dość wyraźnie widać, jeżeli się funkcjonuje jakby na scenie politycznej, jest się wewnątrz tej sceny politycznej, to dziś już widać to chociażby na poziomie pewnej niechęci, pewnej izolacji. To jest rzecz, która dla KNP na pewno będzie bardzo niebezpieczna. No, a czy KNP jest w stanie zmienić lidera? Nie sądzę. Nie sądzę, nie przy tym statucie. Dodajmy w takim razie, że schedę teraz prawdopodobnie po Ronie Paulu przejmie jego syn Rand Paul, a także, że no, takie podejście w polskim systemie to rzeczywiście polski system partyjny faworyzuje partie wodzowskie, partie, gdzie lider, prawda, się liczy i staje w szranki z innymi liderami. Natomiast w Stanach tak nie jest. W Stanach mało kto kojarzy, kto jest, przypuszczam, że mało kto też słuchaczy kojarzy, kto obecnie przewodzi którejkolwiek z dwóch tamtejszych dominujących partii, czyli demokratycznej bądź republikańskiej. Zgadza się, że tam jest, ten system jest troszeczkę inny. Ale też te mniejsze ugrupowania, jak libertarianie, oni cały czas jakby funkcjonują w ramach któregoś z tych dużych ugrupowań. To też jest troszeczkę inaczej, tak? W przeciwieństwie do tej naszej takiej zatomizowanej sceny. Więc wobec tego taki zwyczaj panuje, że w około połowie, no już jest po połowie, ale w połowie audycji puszczam tutaj piosenkę, tak żeby mieli ludzie czas wstać, być może pójść do kuchni, łazienki, prawda, czy tam, no, oderwać się na chwilę od takiego ciągłego słuchania, bo to jest długa dość audycja, w związku z czym taki przerywnik. Potrwa on 2 minuty 23 sekundy i dzisiaj będzie poświęcony właśnie będzie poświęcony Ronowi Paulowi. Piosenka pod tytułem If You Google Ron Paul, autorstwa Billa Damasa, który jest autorem wielu piosenek związanych z Ronem Paulem. Zresztą jest cała twórczość baza fanowska. To jest w ogóle wielkie zjawisko w Stanach Zjednoczonych. To ile, jaki kapitał taki społeczny, również właśnie mający swój wyraz artystyczny, zgromadził wokół siebie ten człowiek, jest imponujące i aż dziw bierze, że to się nie przekuwa na większe poparcie, prawda, w sensie politycznym, że więcej głosów nie zbiera w wyborach, czy to prezydenckich, bo wtedy powstała ta piosenka przy okazji jego kampanii w 2008, czy też właśnie obecnie na konwencji republikanów w Tampa na Florydzie przed wyborami, gdzie Mitt Romney został wyłoniony na kandydata. No w sposób troszeczkę, jak to mówiłem we wrześniowym odcinku, dyskutowaliśmy to wtedy z Glennem Kripem i Andym Eichenem, w sposób troszeczkę zadziwiający, delikatnie mówiąc. Więc zapraszam do posłuchania. If you Google Ron Paul, if you Google Ron Paul, you will find the man who will save us from the IRS and the Federal Reserve, from the Patriot Act and the Homeland Security, from interventionist wars. If you Google Ron Paul, if you Google Ron Paul,
last chance to restore our freedom. Last chance to save our constitution. Last chance to restore our freedom. Last chance to save our constitution. Constitution. Biegasz kontestację? A lubię. I wracamy po tej przerwie muzycznej. Przypominam, słuchacie kontestacji radia, które od 2009 roku promuje wolność i przedsiębiorczość za wasze dobrowolnie wpłacane datki, czyli za sponsoring dostarczamy wam, mamy nadzieję, że ciekawego i coraz ciekawszego kontentu, czyli treści. A dzisiejsza treść to audycja na żywo Gość Miesiąca, właśnie trwająca. Gościem z nami w tym odcinku, zarówno przed przerwą, jak i po przerwie, w tej chwili jest pan Bartosz Jóźwiak, prezes partii Unia Polityki Realnej, i zadajemy mu pytania przygotowane przez nas oraz nadesłane przez was e-mailem, napisane przez was na czacie chat.kontestacja.com. W tej chwili można tam wejść i można też dzwonić na antenę, używając bądź Skype'a, nazwa użytkownika to kontestacja.com, bądź telefonu numer 222-195-321. Panie prezesie, skomentowałem postać Rona Paula i jego okres w amerykańskiej polityce i wzór, jaki może stanowić dla nas przed piosenką. Proszę, żeby pan to zrobił krótko teraz, po piosence. Znaczy, ja jestem pełen podziwu w ogóle dla Rona Paula. Zresztą to jest akurat postać niebywale znacząca, jeżeli chodzi o szerzenie wolności gospodarczej, czy tych wszystkich idei libertariańskich. Zresztą podobnie jak pan, zgadzam się z tym, że przy tej absorpcji środków i w sumie charyzmie postaci, takiej pozytywnej charyzmie, która no, odróżnia to go wyraźnie od chociażby naszych liderów, nie był w stanie zdobyć znaczącego poparcia, czy takiego poparcia, które by mu dawało jakiekolwiek szanse na bycie kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to jest właśnie to, do czego ja się też odnosiłem wcześniej, że nawet w takim przygotowanym w sumie społeczeństwie jak amerykańskie, ta absorpcja tej idei libertariańskiej, liberalnych poglądów gospodarczych jest dość oporna czy dość ograniczona i to może też wpływać właśnie na tego typu próby sprzedania tych idei u nas. No, ja bym chciał, żebyśmy mieli polityków czy takich jak Ron Paul, czy samemu zbliżyć się gdzieś mniej więcej do takiego poziomu politycznego. No, samemu panu Paulowi wypada pogratulować i życzyć, żeby syn, który staje się jego następcą jakby naturalnym, no, podniósł poprzeczkę nieco wyżej, jeśli chodzi o osiągnięcia w kwestii poparcia przez Amerykanów w poszczególnych wyborach. Dziękuję. W takim razie wracamy do Polski.
Prawica Rzeczypospolitej. Jak bliskie macie związki, no oprócz tego, że kandydowaliście wspólnie w wyborach parlamentarnych ostatnich, no z małym sukcesem, bo okazało się, że te procenty niewielkie się nie sumują, bo zwolennicy jednych wcale niekoniecznie są zwolennikami drugich. Czy jest jakaś perspektywa, żeby ta wspólna część rosła i objęła większość zwolenników, żeby taka superpozycja była konstruktywna, a nie destruktywna? Czy będziecie dalej w tym kierunku zacieśnienia z nimi więzi politycznych postępować? Znaczy ja tak, no nas wiele elementów łączy. Program, który chcieliśmy prezentować w ramach ostatnich wyborów, był programem bardzo takim nowatorskim, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, podatkowe. Właściwie żadna z tych dużych partii, zresztą prawie żadna partia nie poszła w tym kierunku, w którym myśmy w tamtym okresie poszli. Czy te wyniki się sumowały, czy nie, trudno jest powiedzieć z jednego względu. My po nieudanym zbieraniu podpisów, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że w wyniku pewnych błędów popełnionych tych podpisów nie udało się zebrać, a można było to zrobić spokojnie, to nie prowadziliśmy kompletnie żadnej kampanii. Tak praktycznie sobie powiedzieliśmy, że to nie ma dalej już najmniejszego sensu, więc też nie wiemy, w jaki sposób by to wyglądało, gdybyśmy jakąkolwiek kampanię, chociażby minimalną, prowadzili. Natomiast oczywiście pewne elementy nas łączą nas pewne poglądy podstawowe wynikające gdzieś tam z wartości chrześcijańskich. Nie wszystko oczywiście nas łączy, bo jesteśmy różnymi partiami i na pewno prawica jest w tych pewnych kwestiach, nazwijmy to konserwatywnych, nieco bardziej jeszcze wyostrzona niż my. My dokładamy ten element wolnościowy, wolnorynkowy, ale i w ramach prawicy tych ludzi, zwolenników wolnego rynku jest coraz więcej i w ich programie też to widać. Czy będziemy dalej współpracować? My cały czas jesteśmy jakby w takim etapie dyskutowania, rozmawiania. No, prawica podjęła pewną polityczną decyzję, podpisując umowę z Prawem i Sprawiedliwością, czyli jakby, powiedzmy, z powrotem nawiązując te kontakty. Ja to zupełnie rozumiem, jest to jakby dość naturalne akurat w tej sytuacji. No i zdecydowała się ewentualnie startować wspólnych z Prawem i Sprawiedliwością. No myśmy takiej decyzji nie podejmowali, nie rozważali, bo tych rozmów nie prowadziliśmy, więc no jakby tu jest na razie pewien element, który nas no jakby na wyborach stawia jeszcze w tej kwestii dość osobno. My oczywiście rozmawiamy również, jak już mówiłem, nawet dobrze się czujemy w tych rozmowach z ruchem narodowym, który się w tej chwili kształtuje. Zresztą z racji również poglądów wolnorynkowych, które na przykład w ONR-ze, który nawiązuje do myśli Dobosowskiego. Dodajmy, że w przeciwieństwie do Młodzieży Wszechpolskiej, która chyba będzie lewym skrzydłem w tym ruchu narodowym. Jest, powiedzmy, mniej wolnorynkowa, tak bym to powiedział, rzeczywiście. Natomiast oczywiście akceptuję również jakby tam te fundamentalne elementy, więc nie jest to przeszkodą w prowadzeniu rozmów. Zresztą w Młodzieży Wszechpolskiej są dość różne postaci. Są zwolennicy bardziej wolnorynkowych zmian i tacy, którzy troszeczkę więcej, jakby powiem w cudzysłowie, tego państwa sobie życzą. No ale ONR na przykład wyraźnie nawiązuje do tych programu ONR ABC przedwojennego, gdzie tak naprawdę państwo minimum było bardzo mocno podkreślane, więc tutaj też się dość dobrze w tym towarzystwie czujemy. Zresztą rozumiemy pewne zmiany, które w Polsce są konieczne, budowę czegoś, co można byłoby nazwać gdzieś tam kapitalizmem narodowym, czy tym, co gdzieś tam z myśli profesora Rybińskiego również się przebija. Natomiast z prawicą łączą nas wspólne elementy programowe, rozmawiamy, dyskutujemy, jaka będzie formuła tego nowego ewentualnie tworu, ruchu, czy bloku, który mógłby ewentualnie w wyborach startować, też jest nam dość trudno powiedzieć. Natomiast no też jakby szanujemy zobowiązania prawicy RP, które powzięła wobec Prawa i Sprawiedliwości. No my takich na razie żadnych zobowiązań nie podejmowaliśmy. Troszeczkę w innym kierunku na razie rozmawiamy, ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby czekać i żeby próbować łączyć te różne nurty, bo no tylko wtedy będzie realna siła na zmianę. My dzisiaj musimy tak naprawdę rzeczywiście odzyskać Polskę, bo możemy sobie tutaj układać bardzo różne programy gospodarcze, możemy się spierać o
podatki, możemy się spierać o ilość państwa w naszych w naszym życiu. Natomiast no, jeśli nie będziemy mieli na to wpływu, to tak naprawdę ta karawana kompletnie nie będzie się przejmowała naszym głosem i będzie to głos wołającego na puszczy. Platforma, ten socjalistyczny eksperyment doprowadzi do końca i to nie będzie najlepsze rozwiązanie, więc musimy po pierwsze pomyśleć nad tym, w jaki sposób odzyskać ster nad krajem i w jaki sposób będziemy dopiero wprowadzali te zmiany, które uznajemy. No właśnie, powiedział pan o tym powrocie prawicy Rzeczypospolitej do skrzydła, pod skrzydła PiSu i w związku z tym ja może pozwolę sobie na taką refleksję, bo czytałem to porozumienie, które zostało podpisane między tymi partiami, to znaczy Prawem i Sprawiedliwością, a właśnie Prawicą Rzeczypospolitej Marka Jurka. I powiem, że przykro mi się aż zrobiło i to tak już abstrahując nawet od moich własnych sympatii politycznych, bo nawet dziennikarze jakieś tam mają i w kontestacji nie udajemy, że jesteśmy z nich całkowicie wyzuci. Każdy z nas może mieć. Natomiast no sam ten rodzaj języka, jaki tam jest użyty, że PiS uznaje prawicę Rzeczypospolitej za ważny czynnik, jakoś tam jest to tak sformułowane, w pewnym zakresie reprezentowanych wartości, natomiast prawica Rzeczypospolitej uznaje za główną siłę opozycyjną Prawo i Sprawiedliwość. I to wygląda, to sprawia takie wrażenie, jakby Marek Jurek miał od pewnego czasu już wcześniej doła, no nie wiem czy osobiście, bo nie znam człowieka, ale w sensie politycznej, przejawów w aktywności politycznej, tak jakby po prostu stracił wiarę w sens swojej misji niezależnej, podczas gdy on zbudował swoją pozycję i zbudował swój szacunek w oczach wielu ludzi i myślę, że też wielu środowisk, właśnie stawiając się PiS-owi, gdy był, przypomnijmy, marszałkiem Sejmu, to wiedząc, że on sam zostanie usunięty ze stanowiska, postawił twardo na to, w co wierzył, czyli na obronę życia, gdy chodzi tutaj o kwestię aborcji, bo był projekt ustawy, która zakazuje aborcji w większym stopniu, aniżeli to jest obecnie. W PiS-ie wtedy wprowadzono dyscyplinę głosowania za odrzuceniem tego projektu. On i kilkunastu posłów PiS-u się wyłamał, no i potem założył właśnie z nimi prawicę Rzeczypospolitej, tracąc tym samym fotel. No, sam z niego ustąpił, zanim go zdążyli usunąć marszałka Sejmu. I wydaje się, że on tej karty nie rozgrywał, to znaczy mógł rozgrywać tą kartę właśnie, pozować na takiego, mając podstawę właśnie w tym czynie, na takiego pryncypialnego, na kierującego się właśnie pryncypiami, czyli zasadami, na człowieka niezłomnego, dla którego stołki polityczne nie liczą się tak bardzo i wierność wodzowi dużej partii nie liczy się tak bardzo jak właśnie wartości, które reprezentuje. No a teraz... A teraz wraca, sam siebie uczynił i swoją partię, i to w sytuacji, kiedy PiS nie jest u władzy, w przeciwieństwie do Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony, uczynił siebie teraz przystawką, korzystając z formuły tak zwanej koalicji w opozycji. Więc czy... Chciałbym zakończyć to zmierzając do pytania, takim pytaniem, czy pańskim zdaniem dla kogokolwiek teraz partia Marka Jurka po tych wydarzeniach, po takich ruchach jest wartościowym partnerem, który no, ma coś do zaoferowania i z którym warto no, wspólnie dzierżyć sztandary. Ja myślę, że ja akurat Marka Jurka miałem okazję blisko poznać, zresztą uważam go za człowieka, który bardzo wiele mi w byciu w polityce pomógł i pokazał. Natomiast ja myślę, że Marek Jurek osobą pryncypialną w kwestiach ochrony życia był, jest i będzie i to się nie zmieni. Ja z tego zapisu, który tam porozumienia wiem, że w razie wejścia prawica będzie tworzyła również osobne koło czy osobny klub, nie będą częścią klubu Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że jeżeli gdzieś w PiS-ie jest taka myśl, że jakby to jest akt poddania i rezygnacji z pewnych zasad, to myślę, że to jest myślenie błędne i można się na nim przejechać, bo
na ile ja znam i poznałem Marka Jurka, to jestem przekonany, że on z tych wartości nie zrezygnuje pod żadnym pozorem i jeśli PiS będzie próbował w tej kwestii jakby zmusić go do rezygnacji, do zmiany zdania, czy do tego, że nie będzie mógł zrealizować tych podstawowych elementów swojego programu właśnie w kwestii ochrony życia, ochrony złotówki, to Marek Jurek pewnie prędzej czy później będzie musiał się mu postawić. Jak to się skończy, to nie wiem. No, mam nadzieję, że PiS rozumie po wielu porażkach ze swojej przeszłości, że pewnych rzeczy robić nie powinien. Ale druga rzecz jest też taka, że musimy też spojrzeć na jedną rzecz, bo można być pryncypialnym, można do końca próbować grać jakby pod siebie. Marek Jurek nigdy tak do końca pod siebie nie grał. To był zawsze człowiek, który oczywiście był naturalnym liderem tego środowiska z racji rozpoznawalności, natomiast on grał tak naprawdę rzeczywiście na pewien program, na swoją partię, ale do końca w którymś momencie musiał też zrozumieć, że ta gra nie bardzo przynosi efekty. No a efektem w polityce jest jednak możliwość realizowania programu i widać uznał, ja nie znam dokładnie rozmów, zawsze musimy wiedzieć, że są też rozmowy zakulisowe i pewne zobowiązania, w jakiej formie pan marszałek się porozumiał z PiS-em, ale myślę, że jakąś gwarancję realizacji swojego programu otrzymał i podjął decyzję, że z punktu widzenia sumienia dobra Polski i innych, że dla niego lepiej będzie zrealizować przynajmniej jakieś elementy tego programu niż głosić, ale nie mieć realnego wpływu, bo można głosić obronę życia, ale jednocześnie tego życia realnie nie chronić, bo się będzie unikało jakby wejścia czy pobrudzenia rąk. No, w Polsce, na polskiej scenie politycznej część partii prawicowych zawsze taka była. Żadnego kompromisu, żadnego brudzenia rąk. To też do niczego specjalnie by nie prowadziło, więc zobaczymy tylko, jaki będzie efekt finalny oczywiście tego porozumienia, ale to jest jakby gra, którą ryzyko jest wpisane, a ja zresztą uważam, że tak naprawdę PiS bardzo wiele rzeczy musi sobie przemyśleć przed tymi wyborami, bo jeżeli będzie się zachowywał nadal tak, zresztą bardzo podobnie jak pan mówił, że bardzo często niszczymy jakichś ludzi do siebie podobnych, albo przynajmniej jakby wyznających podobne wartości niż takich skrajnych przeciwników, to jeśli PiS nadal będzie reagował nerwowo, chociażby jak reaguje w tej chwili na jakieś próby powołania Ruchu Narodowego, czy jakichś innych ugrupowań, które tak naprawdę trochę inną polityczną grupę wyborców uderzają, to niczego nie osiągnie, bo może się okazać tak, że wygra wybory, ale nadal nie będzie mógł rządzić. Bo tak naprawdę trzeba mieć jeszcze koalicjantów. Dzisiaj żadna z tych partii nie ma szans wygrać tak, żeby a PiS nie ma wygodnego koalicjantów. To proponuję teraz ping-pong w oparciu o czata. Cztery pytania się tam wyłowiły, więc proponuję, że krótko zadam każde z nich po kolei, o krótką odpowiedź na każde z nich poproszę. Pytanie od Marcina. Czy UPR jest równie radykalna jak KNP w takich kwestiach jak likwidacja PIT, CIT, ZUS? Likwidacja PIT, CIT, ZUS, jak najbardziej jesteśmy w tym pryncypialni i zresztą zawarliśmy to również w programie z prawicą RP. Ten program był przedstawiany z likwidacją właśnie tych podatków plus ZUS. I pytanie też czata od Bielskiej Wykałaczki. Tak, taki nick na czacie. Mianowicie o Smoleńsk. To znaczy, jak pan by skomentował pokłosie całe właśnie tej katastrofy i obecne zarówno takie bardzo na zapleczu PiS-u, jak też te takie niekoniecznie wprost PiS-owskie grupy, czy cały ruch, można powiedzieć, który właśnie w oparciu o tą katastrofę i różne interpretacje, różne domysły, prawda, teraz swoją obecność w życiu publicznym manifestuje, wysuwa postulaty i sposób, w jaki Prawo i Sprawiedliwość to rozgrywa. Ja powiem tak, Smoleńsk jest na pewno jedną wielką kompromitacją rządu państwa polskiego, Platformy Obywatelskiej. To jest rzecz skandaliczna, w dziejach polskich niespotykana i to
Dzisiaj my prawdopodobnie już nigdy nie wyjaśnimy, jaka była dokładnie, czy to przyczyna na 100%, czy pełna wina. Natomiast tak naprawdę już na tym poziomie, który dzisiaj mamy, o którym wiemy, poziom mataczenia kłamstw, ordynarnych kłamstw, które na przykład pani Ewa Kopacz publicznie w Sejmie podawała, które przekazywał pan Donald Tusk, jest na tyle wielka, że to wymaga tak naprawdę, to wymaga rozliczenia. I oczywiście powinny się tym zająć jakieś stosowne do tego organa i ten temat trzeba zamknąć. Odpowiedzialne osoby w jakiś sposób konsekwencje tego, co się stało, muszą ponieść, bo to jest hańba dla Polski jako kraju suwerennego. Natomiast ja bym przestrzegał przed jednym, żeby Smoleńsk był jedynym tematem, na którym buduje się zaplecze polityczne, na którym buduje się przekaz, bo to jest rzecz ważna, to jest rzecz pewnie traumatyczna dla wielu ludzi PiS-u, na pewno dla pana prezesa Kaczyńskiego, ale jednak tak naprawdę troszeczkę jest tak, że ta karawana idzie dalej, tego nie wolno odpuścić, ale to musi być załatwione jakby troszeczkę z boku przez stosowne organy, przez stosowne, nie wiem, osoby, natomiast przekaz i główny nurt dyskusji politycznej musi się skierować na naprawę kraju i na pomysły na naprawę kraju. Smoleńsk został już w pewnym sensie raz przegrzany. Nie budowałbym z tego głównej narracji. Naprawdę to nie tędy droga, bo to jest wygodne akurat obozowi władzy. Są jeszcze dwa pytania od Marcina, z czego jedno, które zadał przed chwilą, w momencie, gdy pan odpowiadał na poprzednie pytanie. I pytanie to brzmi, bo ja je czytam nie po kolei, pytanie to brzmi, kogo UPR widzi jako kandydata na prezydenta ze strony prawicy w wyborach prezydenckich 2015? No powiem tak, w tej chwili takiej decyzji nie podjęliśmy, nie rozważyliśmy jeszcze ewentualnego kandydata. No jedno powiem, na pewno nie będzie to Janusz Korwin-Mikke. Mówił pan o tym, że, też Marcin pytanie zadał, mówił pan o tym, żeby skupić się na sobie, a nie na KNP, a mimo to na facebookowym profilu UPR bardzo często pojawiają się wpisy atakujące JKM. Czy UPR ma kompleks Korwina? O, w żadnym wypadku nie mamy kompleksu Korwina. Ja myślę, że w pewnym momencie to chyba pan Janusz miał kompleks Bartoszewicz-Jaka, nazywając mnie gdzieś tam na swoim Facebooku agentem i zacietrzewionym idiotą, na co spuszczam zasłonę milczenia, bo widać emocje panem Januszem targały duże. Natomiast jeśli się pojawiają na moim profilu lub na którymś z moich profili, na których ja jakby cokolwiek wstawiam, to nie pojawiają się żadne informacje specjalnie pisane przeze mnie, ewentualnie wrzucam no, jakieś elementy z sieci, zresztą często podpisuję, że jest to informacja, która pojawiła się w sieci. No, w ramach tego to podobnie zresztą traktujemy każdą inną partię i tego typu elementy podajemy jako informacje do wiadomości. Natomiast oczywiście gdzieś tam te dyskusje się ciągle toczą, bo widziałem różne tam wpisy z jednej czy z drugiej strony. Ja specjalnie się w to nie angażuję, no chyba, że muszę skomentować. Miałem taki okres, kiedy musiałem komentować wystąpienia ostatnie pana Janusza odnośnie niepełnosprawnych sportowców, no ale to jakby były wywiady, na pytania należy odpowiadać. W jakiejś formule należy się też do tego typu wypowiedzi odnieść. Natomiast na co dzień, przyznam szczerze, nie jestem specjalnie zainteresowany akurat osobą pana Janusza nadmiernie. Przypominam, że można do nas dzwonić bądź Skype'em kontestacja.com, to nazwa użytkownika, bądź telefonem, numer to 222-195-321 i jako, że zmierzamy do końca już, to pewnie ostatniego odbiorę, chociaż może jeszcze, zależy jak pójdzie. Dzwoni w tej chwili słuchacz, to odbieram. Słuchaczu, zadzwoń do nas jeszcze raz, bo się nie udało ciebie odebrać właściwie. O, dzwoni jeszcze raz, bardzo dobrze. Witamy. Kontestacja, Radio Ludzi Wolnych. Witam serdecznie panowie z tej strony. Krzysztof Kaczyński, a gościem jest Bartosz Józwiak. Trochę za cicho słychać. Czy mógłbyś się podgłośnić? To znaczy, za cicho mnie słychać? O, teraz lepiej, bo prosto do mikrofonu, więc... Aha, nie. Sorry, memory. Tomasz Godowski z tej strony. Pytanko mam. Czy już mówił pan prezes o streamie, który powstaje? Czyli TV UPR-u. Tak, tak. Już pan mówił. Informacja numer dwa. No prawdopodobnie takie pytanko mam, czy UPR będzie uczestniczyło w ruchu narodowym?
No ja tutaj po części dawałem takie sygnały. Powiem tak, jesteśmy w tej chwili w toku różnych rozmów i spotkań. Jeżeli będziemy w stanie się porozumieć w sprawach fundamentalnych i ustalimy sobie jakby zakres współdziałania, to myślę, że jesteśmy w stanie się porozumieć z racji takiej, że no ta nasza współpraca już pewien czas funkcjonuje, także jest to bardzo realne, o tak bym powiedział. Takie pytanko jeszcze jedno z wydarzenia z dzisiejszego dnia. Prezes KNP Janusz Korwin-Mikke prawdopodobnie będzie pisał dla Uważam, że. Co pan myśli na ten temat? Znaczy ja wczoraj bodajże gdzieś na Facebooku albo przedwczoraj, nie chcę teraz skłamać, na informacje odnośnie tego, że Jan Pliński zostaje redaktorem naczelnym Uważam, że od razu napisałem, że no w tej sytuacji jestem przekonany, że na łamach Uważam, że pojawi się Janusz Korwin-Mikke, a być może również Roman Giertych i jak widzę się to sprawdza. Natomiast moim zdaniem to nie uratuje Uważam, że. Uważam, że w zasadzie jest już w tej chwili moim zdaniem pismem, które upadnie. To już jest tylko kwestia czasu. No to też tak mi się wydaje i no zobaczymy, kwestia czasu tutaj. Też ciekawe, jak na tym tle zachowa się najwyższy czas, ponieważ no za chwileczkę będziemy mieli tutaj wojnę domową. No jakby nie było, najwyższy czas jest uzależniony od tego człowieka, że jeżeli ten człowiek tam cokolwiek napisze, to zaraz będzie sprzedaż, a jeżeli nie napisze, to będzie troszeczkę inaczej. Zobaczymy. Czy wspominał pan o liberum veto? Tak, wspominałem. Ja przepraszam, że pytam, ponieważ dopiero dojechałem, nie zdążyłem się dojechać na audycję. Dlatego, no bardzo miło, że kontestacja zaprosiła właśnie prezesa UPR i robi takie kroki, żeby zapraszać różne opcje różnych prezesów z różnych partii politycznych, stowarzyszeń itp. itd. To by było z mojej strony tyle. Dziękuję. Mam nadzieję, że będę mógł za chwileczkę słuchać audycji. Dziękuję bardzo i dobranoc. Dzięki również. Jak najbardziej będzie audycja do odsłuchania również dla tych, którzy nie słuchają nas teraz, dla tych, którzy słuchają też jeszcze raz, czemu nie, i do komentowania w formie tekstowej. Dyskusja może się ciągnąć dalej w archiwum, gdy ten odcinek tam wyląduje, prawdopodobnie jutro. A my wróćmy do pytań z czata. Pytania na czacie jeszcze są dwa. Pytanie od Marcina, który jest najbardziej tutaj płodnym uczestnikiem czata, gdy chodzi o pytania, więc pozdrawiam. Czy UPR jest za wyjściem Polski z Unii Europejskiej? De facto tak, natomiast kwestia wyjścia Polski z Unii Europejskiej jest jednak obłożona wieloma elementami. Po pierwsze, pamiętajmy, że poprzez wejście do Unii Europejskiej, poprzez cały szereg działań, które podejmowano w III RP, Polska jest też gospodarczo bardzo mocno ustawiona na kraje Unii Europejskiej. No mamy przecież najwięcej tutaj wspólnych elementów w tej chwili, czy jesteśmy eksportowo też nastawieni do Niemiec, więc... Szwajcaria nie? Norwegia nie? Szwajcaria i Norwegia zupełnie z innej perspektywy działają. Pamiętajmy, one nigdy do Unii Europejskiej nie wchodziły, czymś innym jest z niej próba wyjścia, która no chyba nie będziemy tutaj... Islandia? Nie będziemy się różnić, Islandia też nie jest z nimi. No też. W każdym razie tylko jedną rzecz. Próba wyjścia z Unii Europejskiej na pewno spotka się z reperkusjami, które zostaną wobec nas podjęte. Więc jeśli nikt nie wyszedł jeszcze. Tak, nikt nie wyszedł, aczkolwiek takie możliwości są. Nie jest to tak, że nie można. Natomiast aczkolwiek ograniczono je, traktat je znacznie... Tak, oczywiście, zgadzam się. Dlatego ja mówię, że bardzo uważamy, że wyjść w którymś momencie być może Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, natomiast musi to przygotować bardzo profesjonalnie, chociażby poprzez przeformowanie swojego nakierowania gospodarczego zupełnie gdzie indziej, poprzez zbudowanie zupełnie innych kontaktów i wtedy ewentualnie może próbować. Z tym, że no ja raczej przewiduję, że zanim my będziemy w stanie to wszystko zbudować, to Unia Europejska sama dojdzie do stanu, w którym będzie musiała się rozpaść, ewentualnie bardzo, bardzo mocno ograniczyć i wyzbyć się właściwie najpierw tych państw najsłabszych. Także raczej nie sądzę, żebyśmy musieli aż tak daleko patrzeć, bo to będzie pewnie perspektywa bliskiej przyszłości, kiedy Unia Europejska sama z siebie niestety się rozpadnie. No, nie da się oszukać ekonomii, nie da się oszukać gospodarki, to nie jest filozofia, gdzie można naciągać.
I ostatnie pytanie w ramach tego ping-ponga. Zadał je na czacie Mariusz. Jak skomentowałby pan, i czy znana jest panu w ogóle, działalność doktora Jacka Kardaszewskiego? No, przepraszam, nie znam. Przyznaję się, nie znam akurat. Nie mam na tyle wiedzy na temat tej działalności, żebym mógł się... To zachęcam do zapoznania się na Facebooku. Bardzo obficie się udziela, tudzież na swoim blogu. Jest guru socjalizmu. Był tak dla właśnie dla hołdowania w zasadzie Audiatur et Altera Pars. Był gościem miesiąca w lipcu, więc polecam też tym, którzy chcą. Również panu profesorowi odsłuchanie tego odcinka. W wolnym czasie postaram się spojrzeć, choć akurat powiem szczerze, no jakoś mam przy tylu ciekawych tekstach aktualnie i rzeczach, które dzieją się po prawej stronie, to już jakby kolejne dywagacje na temat socjalizmu, który zresztą został już przez mądrzejszych ode mnie kompletnie obnażony, jak chociażby przez Misesa i wszystkich innych, to już mniej czasu na to poświęcam, więc... Gdyby się pan zapoznał, to ponieważ takie pytanie było od słuchacza, to zachęcam pana do wypowiedzenia swoich myśli w komentarzach pod tym odcinkiem, gdy on będzie rzucony. Ja z pewnością panu podeślę linka, do jak się już on znajdzie na serwerze, żeby pan mógł nie tylko w tej kwestii, ale w ogóle w każdej innej też śledzić, a także jeżeli pan chce wziąć udział w dyskusji w komentarzach w formie już dalej właśnie tekstowej. A w tej chwili... Postaram się rzucić okiem i odpowiedzieć słuchaczom. A w tej chwili jeszcze pytania zostały. Pytanie zostało jedno nadesłane e-mailem, też przez Marka Zemstę z Krakowa, kontestatora. Jaki jest pana stosunek do osoby Grzegorza Brauna i jaka ocena jego ostatnich wypowiedzi? Ja Grzegorza Brauna znam osobiście. Wielokrotnie się spotykaliśmy, rozmawialiśmy, więc ja do jego poglądów bardzo takich radykalnych, zasadniczych. Mam nawet dosyć ciepły stosunek, ponieważ lubię ludzi, którzy w coś wierzą, są w stanie o tym mówić bardzo jednoznacznie, nie mydlą oczu, są w stanie w pewnym sensie dać głowę za to, co głoszą i mówią prawdę taką, jaka jest, więc jak Grzegorza Brauna za to na pewno podziwiam. Jest człowiekiem, który bardzo konsekwentnie buduje swój światopogląd, swoją wizję Polski. Natomiast no rzeczywiście być może czasami jego wypowiedzi bywają kontrowersyjne czy odbierane jako mocno kontrowersyjne, no chociażby te różne o strzelaniu do dziennikarzy, aczkolwiek ja znając Grzegorza Brauna, no uważam, że to jest jakiś rodzaj tego przekazu, którą chcę zastosować, pewnego nawet w pewnym momencie przerysowania czy zaszokowania, żeby odnieść pewien efekt, żeby w jakiś sposób wzbudzić w ludziach jakąś refleksję, próbować ich pobudzić, bo dzisiaj polskie społeczeństwo jest mocno apatyczne. Być może jest to jakaś droga do tego, żeby je pobudzić. No, Grzegorz Braun taki styl przybrał. Tych wypowiedzi takich ostrych miał zresztą kilka innych wobec arcybiskupa Rzycińskiego czy innych, aczkolwiek bardzo trudno byłoby się nie zgadzać jakby z sensem czy z treścią. Co do formy różnie ludzie to odbierają w zależności od swojej estetyki, ale ja rozumiem cel Grzegorza Brauna, że jest to jakby takie próba mocnego wstrząśnięcia Polakami i pokazania, że no coś jest nie tak. Chciałbym się jeszcze zapytać o rzecz, która cieszy się z postulatów wolnościowych, cieszy się ostatnio dużym poparciem i zainteresowaniem i wywołuje poruszenie, zwłaszcza od kilku lat, zwłaszcza wśród młodzieży, mianowicie o wolne konopie. To jest... No, dla polityków to jest kapitał polityczny, który można zagospodarować i starali się to zrobić dwaj Janusze, czyli pan Janusz Korwin-Mikke, nie do końca konsekwentnie, przez co wpadło to kapitał polityczny, który się wiąże z tym środowiskiem, wpadł w ręce niemal w całości Janusza Palikota właśnie. Chciałbym się zapytać, jak się odnosi do tego pan i Unia Polityki Realnej, a jeżeli pozytywnie, jeżeli popiera działania i postulaty inicjatywy Wolne Konopie, to czy będzie się to ze sfery deklaracji w sferę działań też jakoś przenosić? Znaczy ja powiem tak,
jak kiedyś byłem zwolennikiem rzeczywiście wolnego dostępu do wszelkich tego typu środków, zresztą bardzo, bardzo ortodoksyjny. Natomiast muszę powiedzieć tak trochę przekornie, że w momencie, w którym dowiedziałem się, że pan premier Tusk za młodu również popalał, a teraz obserwuję jego działania, to już nie jestem do końca taki przekonany, że to nie ma wpływu na stan, w jakim człowiek później się znajduje, no ale to oczywiście tak jak troszeczkę na marginesie. Natomiast powiem tak, z zasady wolnościowej wynika, że no, osoba dorosła ma prawo robić co chce, no bo jest ta zasada, chcącemu nie dzieje się krzywda, ale musiały być tu spełnione pewne podstawowe warunki, czyli po pierwsze najpierw przekształcenie służby zdrowia no, na modłę taką wolnorynkową, czyli no po prostu każdy jakby sam sobie to ubezpieczenie gdzieś tam płaci, państwo oddaje te pieniądze, które pobiera w podatkach i płaci sobie za to każdy sam, no tak żebyśmy my później nie musieli ponosić kosztów czyichś kaprysów i zabaw z narkotykami, bo te zabawy, no nie ukrywajmy, w pewnej formie są również niebezpieczne i jakieś tam tragedie ludzkie się z tym wiążą, także to jest jakby pierwszy warunek, czyli kompletna zmiana systemu ochrony zdrowia i regulowania płatności za to. No i oczywiście karne przestrzeganie tego, że dotyczy to tylko i wyłącznie osób dorosłych. No to tu prawdopodobnie większość UPR-u byłaby w stanie się zgodzić. Moje prywatne zdanie jest nieco odmienne, ale myślę, że gdyby UPR wpisywał to gdzieś tam w programie, to pewnie byłoby to mniej więcej w ten sposób sformułowane. Ale jeszcze oczywiście chcę też zaznaczyć, że no być może dla wielu młodych ludzi jest to jakaś forma ważnego elementu, ale z punktu widzenia tak naprawdę państwa to jest problem, który na dzień dzisiejszy jest naprawdę bardzo mało istotny. Posypały się w tej chwili pytania na czacie. Ja może zachęcam, żeby ktoś zadzwonił. Wtedy ma pewność, że jego pytanie zostanie no, uwzględnione. Natomiast no tak losowo, ktoś czyjego jeszcze nika nawet nie wymieniałem, pojawił się na czacie, to jego pytanie zadam. Pozdrawiam użytkownika, słuchacza i użytkownika czata Oksywce Padam. I jego pytanie właśnie czytam. W dzisiejszych czasach państwa zamiast wysyłać armię przeciw innym państwom, prowadzi wojny gospodarcze, w tym na przykład monetarne. Jak w takich warunkach realizować ideał wolnego rynku? No, to jest właśnie to, co było poruszane na kilku spotkaniach, na których byłem, i odpowiedzią na to jest to, co z jednej strony postuluje profesor Libiński, czyli pewien patriotyzm ekonomiczny, a z drugiej strony jest to, co to jeszcze nie jest do końca sformułowany cały program, bo on jest jakby w toku, co się tworzy gdzieś na pomiędzy Polską, UPR-em, ale troszeczkę również tym ruchem narodowym, czyli tak zwanego kapitalizmu narodowego. To jest rodzaj odpowiedzi właśnie na to, że dzisiaj praktycznie nierealne jest wprowadzenie wolnego rynku w formie globalnej, nawet w takiej formie, gdzie ten globalizm będziemy rozumieli jako Europę, ponieważ większość państw tak naprawdę używa kapitału do gier politycznych, czyli ten kapitał nie jest już taki, jak twierdzą wolnorynkowcy, że nie posiada narodowości, bo ją posiada. Została mu ona przypisywana i świetnie się tym kapitałem, jak również firmami, operuje do działań politycznych. I ten kapitalizm narodowy, no on między innymi zakłada jeszcze jedną rzecz, że państwo rzeczywiście jest państwem minimum, ale dostaje również pewien mechanizm ochrony wolnego rynku wewnętrznego, czyli budujemy wolny rynek wewnętrzny, ale musimy go niestety obwarować przed wszelkiego rodzaju atakami z zewnątrz i to jest jakby ta rola państwa, która zapewnia bezpieczeństwo temu rynkowi, a jednocześnie ten rynek musi wytworzyć silne firmy, one muszą okrzepnąć, muszą zbudować swój potencjał, żeby w ogóle móc kiedykolwiek wyjść i konkurować również na zewnątrz. To troszeczkę podobnie swój potencjał budowały kraje Dalekiego Wschodu, o czym się nie mówi, ale tam również najpierw budowano silny rynek wewnętrzny, w ramach tego rynku powstawały silne kapitałowo firmy, a dopiero później one konkurowały na zewnątrz. No i dziś chyba też tylko to nam pozostaje, no bo wolny rynek wymaga przestrzegania wspólnych wartości, a tych się nie przestrzega niestety na świecie i to jest kłopot, który tworzy to założenie takiego globalnego wolnego rynku troszeczkę założeniem teoretycznym, przynajmniej na dzień dzisiejszy. To będziemy zmierzać już do końca. Tym, którzy zadali ostatnich chwilach pytania na czacie, a ich nie odczytałem na antenę, to zachęcam, żeby to zrobili w komentarzach pod tym odcinkiem.
Pan prezes już zadeklarował, że te komentarze przeczyta. No i jeżeli będą pytania tam właśnie ciekawe, to zapewne odpowie właśnie w formie tekstowej już. Ja mam jeszcze jedno takie kończące pytanie, troszeczkę takie z zawęgła. Mianowicie, należy pan do klubu monarchistyczno-zachowawczego. Tak jest. Tak. I w związku z czym jest pan monarchistą, jak się domyślam. Tak. Taki ten klub ma profil. I oczywiście takiego trzeźwego pojmowania monarchii. Więc pytanie moje na koniec jest takie. Kto na króla, gdyby w tej chwili wprowadzać monarchię w Polsce? Nie umiem panu odpowiedzieć na to pytanie. Nie zastanawiałem się z racji takiej, że w naszym środowisku pielęgnujemy raczej wartości monarchistyczne. Próbujemy budować jakby, czy pielęgnować, czy też poznawać i szerzyć tą samą ideę funkcjonowania państwa monarchicznego. Natomiast nad kwestiami dynastycznymi nie zastanawiamy się, no chociażby z racji takiej, że no dzisiaj patrząc realnie, no możliwość wprowadzenia monarchii jest żadna, więc raczej skupiamy się na propagowaniu pewnej idei państwa, która wypływa z monarchizmu, niż na szukaniu króla. No znam jedną osobę, która nawet mówiła, że już skrót imienia i nazwiska ma taki, żeby pasowało, ale myślę, że jednak nie, że dzisiaj pewnie musiał być tak ktoś inny, ale nie zastanawiałem się. Czyli to nie klub zachowawczo-monarchistyczny, to ta druga organizacja, czyli Organizacja Monarchistów Polskich, bardziej bezpośrednio by to chciała realizować. No tak, OMP raczej pewnie tak. Dobrze, to naszym gościem dzisiaj był pan Bartosz Jóźwiak, prezes partii Unia Polityki Realnej. My się żegnamy ze słuchaczami i z naszym gościem. Dziękujemy za ciekawe wypowiedzi i życzymy powodzenia w wolnościowej działalności. Dziękuję bardzo za to, że miałem możliwość z Państwem się spotkać. Dziękuję tym wszystkim, którzy poświęcili swój czas to w taki wieczór andrzejkowy. Życzę w tym układzie wszystkim miłej zabawy, potem spokojnego adwentu i wesołych świąt. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż Twoja kontestacja. To ale... moja kontestacja jest najmojsza! Moja kontestacja jest wolniejsza niż Twoja. Kontestacja.com